witam, mam na imię Janusz. Chciałbym podzielić się z Wami pewnym dla mnie bardzo specjalnym doświadczeniem. Otóż kilka miesięcy temu zrozumiałem wreszcie, w jaki sposób gitarzyści potrafią znaleźć wszystkie dźwięki na gryfie gitary, tak aby móc zagrać jakąkolwiek melodię, którą mają w głowie. Czyli w sumie, jak improwizować. Jednak zanim zaczniemy tę lekcję, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na to, co jest jak gdyby głównym przekazem tego filmu. To, że trzeba ćwiczyć skalę, żeby nauczyć się improwizować, to wie każde dziecko. Ale równie dobrze wiemy, jak bardzo nudne i żmudne są te ćwiczenia. Myślę, że udało mi się odkryć pewne bardzo naturalne rozwiązanie tego problemu. Internet daje nam totalny dostęp do muzyki. Dzięki temu zawsze możemy znaleźć dobrą muzykę, która będzie tonalnie harmonizować ze skalą, którą ćwiczycie. I uwaga, to jest właśnie ten kluczowy moment. Praktycznie natychmiast po wstępnym nauczeniu się tej skali będziecie mieli wrażenie, że wszystko, co gracie, chociaż jest to jeszcze wciąż tylko automatycznie grana skala, pasuje doskonale do Waszego akompaniamentu. I mam nadzieję, że to pierwsze pozytywne doświadczenie przekona Was, że nauczenie się improwizacji nie jest wcale takie trudne. Oraz, że ćwiczenia, które do tej pory uchodziły za nudne i żmudne, staną się dla Was czymś w rodzaju muzycznej przygody. A co więcej, że zainspirują Was do Waszych własnych poszukiwań. Żeby uniknąć nieporozumień, muszę Was jednak uprzedzić, że nie możecie na początku oczekiwać grania prawdziwych improwizacji. Umiejętność grania skal jest wstępem do nauki improwizacji. Ja w tej lekcji również nie będę starał się improwizować, lecz będę konsekwentnie i wytrwale grał wzdłuż i wszerz jednej skali. W naszym wypadku jest to naturalna skala C-dur.